10 czerwca 2015 roku lobby żydowskiej w polskim Sejmie i o papieżu Piusie X. Pozdrawiam słuchaczy moich felietonów ze wszystkich zakątków, ze wszystkich kontynentów, a szczególnie nowych słuchaczy. Zawsze po radiowej prezentacji w sieci Polskiego Radia w Ameryce można ponownie wysłuchać na YouTube, wpisując hasło właśnie o Polsko, Wódźcie Polonio. Pozdrawiam oczywiście moje ostatnie kontakty z Polonią francuską, Polonią we Lwowie, Wilnie i Grodnie. Pozdrawiam bardzo serdecznie pana posła z Parlamentu Europejskiego Waldemara Tomaszewskiego, działacza polskiej mniejszości narodowej na Litwie, gdzie mniejszość polska jest tak niesprawiedliwie traktowana przez władze litewskie. Dziękuję za prawdziwie patriotyczną postawę polską. Szanowni Państwo, Mimo że dzisiejsze antenowe spotkanie z wami chciałem poświęcić interesującej publikacji książkowej, to temat mojego dzisiejszego spotkania z wami będzie bardziej aktualny, a nie historyczny. Nadmienię jedynie, że niewielu z was wie, że papież Jan Paweł II, czyli Karol Wojtyła, nie był pierwszym papieżem z polskimi korzeniami. Zapewne wielu z was zastanowi się o co chodzi skąd te rewelacje. Ta absolutna rewelacja historyczna jest ciągle przemilczana, a o co chodzi, a więc o papieże pił X. był synem wiejskiego listonosza i szwaczki. Niektóre źródła podają, że jego ojciec Giovanni Sarto był Polakiem, który uciekając przed wojskiem, wyemigrował z Polski, będącej wtedy jeszcze pod zaborami, do Włoch, zmieniając nazwisko skrawiec na Sarto. Sarto po włosku to krawiec, to tak, żeby nie było żadnej wątpliwości. Natomiast jego matka, Margarita, była Włoszką, czyli, krótko mówiąc, polsko-włoski papież. Według irlandzkiego księdza, znawcy największych sekretów Watykanu, pierwszym Polakiem po, pi na, raczej na tronie Piotrowym, był zmarły w 1914 roku Pius X. Choć informacja ta znajduje potwierdzenie w kilku innych źródłach wokół polskich korzeni wielkiego papieża, Panuje dziwne milczenie. To nie pierwsze milczenie Watykanu. Obiecuję Wam, Szanowni Państwo, że wrócę do tych rewelacji w innym felietonie, bo to jest temat na zupełnie oddzielny felieton i nie sposób ująć tych informacji w jednym akapicie. A dzisiejsze spotkanie z Państwem poświęcę nie mniej ważnej informacji z Polski. Szanowni Państwo, czy jesteście dobrze poinformowani? Czy wiecie, co wokół Was się dzieje? Powiem wprost, że wiecie wtedy, kiedy media głównego nurtu powiedzą Wam o tym. Odnoszę to także do informacji polonijno-polskich. Nie jeden raz zwracałem uwagę na siłę mediów, określając, że są, jest, pierwszą siłą Polityczną, ekonomiczną i każdą inną w zasadzie informacje przekazywane są według osobistego uznania informującego, na przykład w przypadku polonijnym, ewentualnie każde inne z tego samego powielacza. Proszę uprzejmie zwrócić uwagę, że na przykład amerykańskie media głównego nurtu Podają te same informacje. Jedyna zauważalna różnica polega na tym, że informacje są przekazywane w innej kolejności. Nie ja wspomnę oczywiście o jastrzębiach na ślepo popierających jedną czy drugą opcję polityczną. No dobrze. Ale czy wszystko, co złe, to media? Czy wy, szanowni państwo, nie chcecie więcej wiedzieć poza tym, co na tacy podadzą? Dziś w dziwnym i zakłamanym świecie wielojęzyczność nabiera wielkiego znaczenia. Nie można być zdanym na to, co napiszą po polsku, choć, chociaż często zastanawiam się, czy to jeszcze język polski. Dzisiejsze spotkanie na antenie poświęcę zagadnieniom, które miały miejsce i nie w Polsce i nie zostały zauważone przez media głównego nurtu zagadnieniem ważnym i poważnym, które dotyczą nas wszystkich co będzie z Polską, naszą ojczyzną? Uważam, że rok 2015 będzie rokiem wielkich zmian politycznych w Polsce, ale jak daleko te zmiany zajdą, zależy od tych, którzy zechcą aktywnie uczestniczyć w zmianach, chociażby na okoliczność wyborów. To ich postawa się liczy, a nie tych, którzy chcą wyrażać antenowe mądrości, a na dodatek nie głosując. Żartobliwie dodam, że gdyby wybory odbywały się w każdym roku, wtedy dowiedzielibyśmy się więcej od polityków, a sami politycy w czasie kampanii wyborczej nabierają energii i prędkości światła, a to, czego nie dokonali w czasie pięcioletniej kadencji, wykonują od ręki i natychmiast. Suby to, suby to. I dobrze, bardzo dobrze. Według postanowienia prezydenta Kolmorowskiego, a ostatnio podpisanemu referendum, Polacy 6 września udadzą się właśnie na referendum i będą odpowiadali na trzy pytania. wprowadzenia jednomandatowych okręgów wyborczych, finansowania partii i systemu podatkowego. Nic nie wskazuje na to, że już jesienią bieżącego roku wybory odbędą się na zasadzie jednomandatowych okręgów wyborczych, zakładając, że referendum będzie w większości na tak. Ale to zależy od Was, Szanowni Państwo, czy w przyszłości w Polsce będą jednomandatowe okręgi wyborcze, czy po staremu, czyli niejako i dalej prezesi partii będą rządzić duszami i sumieniem posłów w Sejmie Rzeczpospolitej. Już dzisiaj gorąco zachęcam do wzięcia udziału w referendum na tak. W dalszej części mojego felietonu łatwo zorientujecie się, że to dobra nowa droga dla Polski. Politycy w Sejmie Rzeczpospolitej nie zostali zaczarowani przez Harego Patera i ich wielu decyzją nie tylko przyświęca na przykład cel pod tytułem Dobro Polski zaczarowanym posłom Rzeczpospolitej najczęściej przyświęca cel złota Micha dla siebie i rodziny na pierwszym planie, a może, może, później dobro Polski, a może, może jeszcze później jej obywateli. Po takiej zmianie ordynacji wyborczej, parlament w Rzeczpospolitej ma szansę skupić najznakomitszych może stać się dostojny, szacowny i przewidywalny, a powstałe duże ugrupowania polityczne będą konkurować o prymat w rządzeniu. Kto na tym skorzysta? My wszyscy. Polska odżyje, bo zacznie stawać się obywatelską, prawdziwie obywatelską. Czy to, co powiedziałem, to czary, czy szansa dla nas wszystkich? Oczywiście szansa dla nas, szansa dla Polski. Przypomnę, że wielokrotnie mówiłem, że nie sposób stwierdzić, że jedno rozwiązanie jest zawsze stuprocentowo lepsze niż inne, ale należałoby układy, układziki, kolesiostwo wyeliminować, bo nigdy z tego nie wyjdziemy. Ostatnie 25 lat wystarczająco udowodniło, że należy powiedzieć dość kolesiostwu partyjnemu. Wyborca powinien decydować o kandydacie i wyborca będzie rozliczał wybranego a nie prezes partii zachęcam już teraz ponownie do wzięcia udziału w referendum które odbędzie się 6 września bieżącego roku W jednym z moich wcześniejszych felietonów mówiłem że w tym roku Dzień Dziecka w Polsce zapisał się szczególnym wydarzeniem Otóż w sejmie w Rzeczpospolitej 1 czerwca oficjalnie rozpoczęła działalność grupa lobbystów na rzecz Izraela jej inicjatorem, a obecnie podobno liderem, jest poseł Prawa i Sprawiedliwości Jan Dziedziczak, były rzecznik Jarosława Kaczyńskiego w czasach gdy ten był premierem. W skład grupy wszedł poseł Platformy Obywatelskiej Michał Szczerba z Sejmowej Komisji Spraw Zagranicznych. Pytanie natychmiast do Was, Szanowni Państwo. Jaka jest różnica niby posłów opozycji i tych rządzących? Dziennik Jerusalem Post pisze, że grupa dziedziczaka będzie 32. grupą lobbystyczną wchodzącą w skład ogólnoeuropejskiej sieci Israel Allies założonej w 2006 roku. Określa cele lobby jako wspieranie dyplomacji Izraela to bardzo ważny moment dla dyplomacji opartej na wspólnych wartościach 70 lat po holokauście musimy zwiększyć nasze wysiłki na rzecz mobilizacji wsparcia dla Izraela Izrael jest jedynym gwarantem przetrwania dla Żydów powiedział dziennikowi Jerusalem Post Josh Reinstein deputowany izraelskiego parlamentu na łamach tego czasopisma Shai Hermes, szef światowego kongresu Żydów, który wraz z delegacją z Izraela uczestniczył w inauguracji nowo powstałej grupy w Warszawie, powiedział, cytuję: W chwili wzrostu antysemityzmu w Europie i na świecie, ta inicjatywa polskich parlamentarzystów jest wzruszająca. Tak otwartego wsparcia państwa żydowskiego i to za ledwie 70 lat po holokauście, to jest zadziwiające, stwierdza rozmówca. Na inaugurację proizraelskiego lobby do Sejmu Rzeczpospolitej przyjechała delegacja Światowego Kongresu Żydów oraz przedstawiciele Israel Allies Foundation, a także Knesetu. Przypomnę, że Kneset to izraelski parlament. Ciekawe, o ile. O zainicjowaniu przez posła PiS grupy lobbystycznej wspomniał izraelski dziennik o tyle cicho oni w mediach piszących po polsku w Polsce. Swoją inicjatywą nie pochwalił się nawet sam poseł Dziedziczak, poseł Pis swo na swojej stronie internetowej. Dlaczego? To jest pytanie, szanowni państwo, do was też. Przy okazji chcę, abyście Państwo spokojnie ok oceniali przekaz informacji i nie darzyli całkowitym kredytem zaufania upatrzonych wcześniej bohaterów czy opcji politycznych, bo tak na dobrą sprawę nie znaczy ich. Tak samo należy oceniać prasę. Szanowni Państwo, gdyby nie informacja w izraelskiej prasie Jerusalem Post. To nie dowiedzielibyśmy się o lobby w Sejmie Rzeczpospolitej na rzecz Izraela. Gdyby nie informacja w prasie izraelskiej, nie dowiedzielibyśmy się, że Sejm Rzeczpospolitej uchwalił odszkodowanie dla Żydów w wysokości 100 euro miesięcznie. Sejm Rzeczpospolitej wtedy głosował jednogłośnie, a przypomnę, że było to głosowanie numer 79, posiedzenie 59 dnia 24 stycznia 2014 roku o godzinie 13:20 czasu polskiego. Jak głosowano wtedy w Sejmie? Obecnych było 436 posłów w Polskim Sejmie. Za ustawą 434 głosy. Przeciw były dwa głosy. Nikt nie wstrzymał się od głosu. Przypomnę te dwa nazwiska, warte zapamiętania, które głosowały przeciw. Szarama Wojciech z Bytomia i Przemysław Wipler. Piekary Śląskie, czyli obaj panowie z Patriotycznego Górnego Śląska. Dlatego jednomandatowe okręgi wyborcze są konieczne, aby Prezia też sprawiedliwość dosięgła. Zapraszam do myślenia, zapraszam do refleksji bez okularów, szanowni państwo. Wracając do lobby izraelskiego w Sejmie Polskim Rzeczpospolitej. Lider tej grupy, pan Jan Dziedziczak, zaprzeczył, jakoby w Sejmie miała powstać oficjalna grupa lobbystów Izraela. Podkreślił, że wyłącznie lubi Izrael, ceni jego politykę i dalej nawołuje do wspierania Izraela. W jego interesie, ma się rozumieć, nie wiem czy też Polski. Czy taka postawa nie przypomina wam biblijnego zachowania jednego gościa z Ogrodu Oliwnego? Tyle, że tutaj obyło się bez pocałunków. Pan poseł dziedziczak był niedostępny dla tych, którzy chcieli mu zadać kilka pytań. Okazuje się, że po raz kolejny w sprawach istotnych dla państwa i narodu polskiego obóz płomiennych dzierżawców monopolu na patriotyzm znakomi potra znakomicie potrafi kala. Kolaborować z, obrozy, z obozem zapszaństwa, tak samo kolaborowano w sprawie przystąpienia Polski do Unii Europejskiej, czyli tak jak Niemcy mówią, Auschlussu. tak samo kolaborowano w sprawie ratyfikacji traktatu lizbońskiego, o którym wcześniej prezes. Jarosław Kaczyński mówił, że zagraże niepodległości Polski, a 13 grudnia 2007 roku Lech Kaczyński podpisał traktat lizboński. Tak samo w sprawie emerytur dla izraelskich Żydów, no ale teraz poseł PiS kolaboruje w sprawie lobbyingu na rzecz Izraela. Natomiast pra Platforma Obywatelska ze stronnictwa pruskiego cichcem przechodzi na z góry przygotowane pozycje. Szanowni Państwo, należy przypomnieć, że jesienią 2014 roku odwiedził Warszawę izraelski prezydent Rivlin. Oficjalny komunikat głosił o chęci uczestnictwa w uroczystości otwarcia Muzeum Historii Żydów Polskich. Są tacy, którzy mówią, że celem wizyty było opracowanie czy dopracowanie dla mniej tak to może nazwijmy, wartościowego narodu tubelczego, politycznie poprawnej wersji jego własnej historii narodowej. Na uwagę zasługuje fakt, że w przeddzień przyjazdu do Polski prezydent udzielił wywiadu wypowiedzi polskiej agencji prasowej. W której między innymi powiedział, cytuję, że celem jego wizyty jest uczestniczenie w tej uroczystości i tu nie przewiduje zmian, ale oczywiście pamiętam o sprawach żydowskich roszczeń majątkowych wobec Polski oraz o złożonych obietnicach i podpisanych umowach. Koniec cytatu. To były słowa prezydenta Izraela. Proste, bo ta wypowiedź dowodzi, że nie tylko organizacje przemysłu holokaustu w rodzaju Światowego Kongresu Żydów, ale również władze Izraela angażują się w egzekwowanie od Polski tak zwanych roszczeń majątkowych, będących po prostu nazwijmy haraczem. Jaki pod pretekstem Holokaustu chcą nałożyć na Polskę, niedawno czytałem w prasie niemieckiej, że okres niemieckiej pokuty dobiegł końca. Tak napisała prasa niemiecka. Powstaje pytanie, czy ktoś złożył stronie żydowskiej jakieś obietnice w tej sprawie? Czy zostało coś podpisane pod tytułem umowy? Dlaczego obietnice czy tak zwane umowy stanowią tajemnicę dla polskiej opinii publicznej? To należałoby dobrze wykorzystać w kampanii wyborczej i do przeegzaminowania kandydujących chociażby pana posła Dziedziczaka. Co on na ten temat wie? Na razie robi uniki. Szanowni Państwo, jeśli pan Dziedziczak... Nic na ten temat nie wie, tak jak się zaklina, a cytując za prasą izraelską, tworzy w Sejmie Rzeczpospolitej grupę lobującą na rzecz Izraela, to znaczy, że jest kłamczuchem, którego pod żadnym pozorem nie można ponownie wybrać na stanowisko posła. Jeżeli natomiast wie, ale jak dotąd skutecznie ukrywa to właśnie przed polską opinią publiczną, to jeszcze gorzej, bo to znaczy, to świadczy, że jest to skończony łajdak, którego nie wolno wybrać do Sejmu, bo zwyczajnie nie zasługuje na to. Tutaj ponownie przypominam, że jednomandatowe okręgi wyborcze dałyby szansę, czy jesteście Państwo w stanie wybrać, czy nie. Takim chociażby posłom jak pan dziedziczak. Polacy to mądry naród, a jedynie trochę skołowany. Uczciwy człowiek. Polski wyborca nie powinien popierać cwaniaków, ani kryptopatriotów. Idąc dalej, teoryzuję, i Wy, Szanowni Słuchacze, zapewne się ze mną, zgodzicie, że jeśli pan poseł dziedziczak z spis, czy pan poseł Szczerba PO, z PO, ponownie dostaną się do Sejmu, to świadczyć będzie, że nasz mniej wartościowy naród, czyli Polacy, zatracił instynkt samozachowawczy, a oznaczać to będzie, że dalej będą żerować nie tylko przedstawiciele obozu zdrady i zapszaństwa, ale również płomienni dzierżawcy monopolu na patriotyzm, nie wspominając oczywiście o tych, którym się wszystko należy. Jeżeli roszczenia majątkowe są szacowane na 60, może 65 miliardów dolarów, to proszę sobie uzmysłowić, jakie będą skutki realizacji przez Polskę tego zobowiązania na rzecz środowisk żydowskich. Pociąga to za sobą niesamowite skutki. Przecież środowiska, które na terenie Polski będą dysponowały takim majątkiem. Będą miały nie tylko dominującą pozycję ekonomiczną, ale taką samą pozycję społeczną i polityczną. Ten mniej wartościowy naród Polacy we własnym kraju zostanie sprowadzony do parteru, do drugiej kategorii narodu, ze wszystkimi do tego konsekwencjami nie dającymi się przewidzieć na dzień dzisiejszy. Co gorsze, to sytuacja ta byłaby wręcz nieodwracalna. Trudno nawet o tym myśleć. Proszę przyjmie zwrócić uwagę, że mamy konflikt interesów na najwyższych szczeblach władzy między Izraelem, który poprzez swojego prezydenta innych dygnitarzy angażuje się w tę sprawę, a Polską jako krajem. Co zatem w tych okolicznościach od, oznacza utworzenie przez pana posła dziedziczaka i pana posła szczerbę grupy lobującej na rzecz Izraela w Sejmie? Czy to przypadkiem nie zdrada polskich interesów państwowych i narodowych? To pytanie. Jakie stanowisko zajmuje grupa lobująca na rzecz Izraela w sprawie żydowskich roszczeń majątkowych? Jaki ma stosunek do złożonych. A niewypowiedzianych obietnic i podpisanych umów, o których wspominał prezydent Izraela. Szanowni Państwo, w naszej historii już były znane podobne postawy, a datują się od czasów pierwszej Rzeczypospolitej. Czy wiecie, co znaczy określenie "jurgeld" z niemieckiego? oznacza to, że według definicji jest to zinstytucjonalizowana forma korupcji urzędników pierwszej Rzeczpospolitej przez mocarstwa ościenne w XVIII wieku. Słyszycie państwo, ja mówię o historii jak ujawniły dokumenty zdobyte przez Polaków w czasie insurrekcji warszawskiej w 1794 roku, to historia najbliższe otoczenie króla Stanisława Augusta Poniatowskiego pobierało stałe wynagrodzenie. Także historyczne bolki wtedy ten materiał dowodowy doprowadził do skazania na karę śmierci przywódców Konfederacji Targowickiej. Tak właśnie doszło do pojawienia się w Polsce agentury. Właśnie ci nie bronili się przecież za wszelką cenę i oni nie bronili interesów polskich państwowych, przeciwnie kosztem polskich interesów narodowych bronili interesów państw obcych, które im właśnie taki ekwiwalent wypłacały. Naturalnie płatne pachołki wcale o tym nie się nie przechwalali, przeciwnie, właśnie oni najgłośniej wykrzykiwali patriotyczne frazesy, tak samo jak dzisiaj niektóre ugrupowania polityczne. Po takim patriotycznym ceremoniale inkasowali im należne, tak zwany nowoczesny jugierd w XXI wieku. Wtedy, w latach 1700, Polska zgubiła. Bezkarność obcej agentury. Agentura stała się w Polsce polityczną potęgą, potrafiącą skutecznie zablokować każdą próbę wzmocnienia państwa. Oto w 1720 roku powstał tajny traktat prusko-rosyjski, którego celem było zablokowanie każdej próby powiększenia wojska w Polsce. To tyle z historii. Czy tylko z historii? A dzisiaj? Na tę okoliczność przytoczę Państwu znakomitą ilustrację trafności spostrzeżenia starożytnych Rzymian, że nie ma takiej bramy, której nie przeszedłby osioł obładowany złotem. Czy to tylko dewiza Rzymian? Dzisiaj partygniactwo drży. Przed referendum jednomandatowych okręgów. Ogłoszenie ogólnonarodowego referendum przez prezydenta Komorowskiego nie jest zwykłą szansą na zmianę ustroju Polski. Komorowski ogłosił i podpisał referendum z 300 interesownych pobudek, chcąc pozyskać elektora, elektorat Pawła Kukisa. Stąd pierwsze pytanie o jednomandatowe okręgi wyborcze z tych trzech pytań, o których wspomniałem wcześniej. Jako główny, jedyny postulat, Szanowni Państwo, musicie się zmobilizować i poprzeć jednomandatowe okręgi wyborcze. Już dzisiaj zapraszam do działania, i pamiętajcie, że tak jak zdrowie mamy jedno, tak Polskę mamy jedną. Obudźcie się, Polacy, obudźcie się, Polonio. 773-775-4400. Pozdrawiam Zenon Golba. Dziękuję.